Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku Wukowanie Łąk. Zobaczcie, tutaj była rozlewana gnojowica, jaka skorupa jest, a tutaj już o zruszona, zerwana. Trawa będzie miała łatwiej ruszyć i tam, gdzie właśnie lałem teraz gnojowicę, to wszędzie łukuje. Łuka 6-metrowa z Intertechu. Troszkę ciężko ją było wyczuć z początku. Gdzie nie gdzie, zobaczcie, się zaryło w ziemię. Na tej fasolce tak powinno być, gdzieś na środku, wtedy ona sobie ładnie pracuje. No i przód troszeczkę musi być w górze, bo inaczej, zobaczcie, gdzie nierówności, to ryło. No, nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tutaj te wzmocnienie troszkę już się wygięło. Te proste, a te... No ale to przez te wukowanie pól. Tam się z przodu garnie. Trzeba by to było jakoś bardziej dopracować. Ta płoza powinna być dużo większa i bardziej do góry zadarta, żeby to nie szło w górę, żeby ziemia nie szła w górę, tylko pod spód. Dlatego też zostały mi kukurydze pola, gdzie mam luźną ziemię. Nie wiem, czy to wukować, czy nie. Tutaj raz przeszedłem na tym polu, to w miarę to szło. Dobra, idziemy do środka. Teraz kilka słów na temat wukowania. Po co się to robi i tak dalej. Głównym tutaj celem jest wyrównanie kretowisk. Wyrównanie też powierzchni, gdzie nie gdzie mamy górkę, fajnie nam to wyrównuje. Tak jak teraz widzicie, zruszam tą skorupę po gnojowicy teraz. Roślina będzie miała łatwiej wystartować. O, tutaj dużo kretowisk było, jak nam fajnie to zarównało. Tutaj zobaczcie, ile kretowisk. I zarównane. Później przy koszeniu jest fajny efekt. A tak to i szkoda, kosiarki może się zaraz tępią. Kosiarka staje. Ale nie tylko, także nacinamy troszeczkę darń. Dzięki temu pobudzamy trawy do krzywienia się, no i pobudzamy do wzrostu. Zruszamy także te obumarłe już resztki traw z poprzedniego roku. Tutaj troszeczkę, nawet tym dołkiem, tutaj jest torfowa łąka, jest wilgotno, więc tam, gdzie jeszcze bardziej mokro, to nie będę się pchał. Dopiero zacząłem niedawno, tam za rowem zrobiłem. No a teraz tutaj 6 metrów to nawet szybko to ubywa. Tylko no tutaj nierówna łąka jest. Kurczę, nawozy rozsiane ponad tydzień temu. Czekajcie, tak, ponad tydzień temu jeszcze leżą. W marcu tylko opady były z początku. Trochę opadów było, śniegu. I tam taka mrzawka była któregoś dnia. I żałuję, że wcześniej na łąki już się nie rozsiało. Ten śnieg, co był, to by to fajnie
że spuścił. Można było zaraz tam drugiego, pierwszego jak rozsiałem, a za drugiego lecieć już z tym MPS-em na łąki. Też jeszcze tego vloga nie wrzuciłem, bo dzisiaj mamy 17 marca. Ciepło się robi, 10 stopni dzisiaj, wczoraj 12 było. Więc widzicie, przyszło ciepło, teraz jakbym jechał z nawozami, to by to nic nie dało. Leżałoby i by były większe straty niż jak rozsiałem. No było zimno, ale nawóz nam się rozpuścił, teraz będzie działał jak przyszło ciepło. Więc w tym roku myślę, że to rozsiał nawóz wcześniej, to postąpił lepiej. Tak ja uważam przynajmniej. Ale to są różne szkoły. Też zależy co dawaliście, jak soletry dawaliście 1 marca, no to tych strat będzie na pewno więcej niż w saletrosanie. I 300 poszła w ruch, jak widzicie, takie małe prace. Tutaj do tej włóki w zasadzie to 100 koni, to już jest z zapasem. Chociaż na polu bym nie powiedział, klas miał co robić. Jak tam się troszeczkę właśnie mówię pchało, to klas odczuwał, zdychał miejscami, jak się dużo garnęło. Ale tak po wierzchu to tam 100 koni wystarczało. O, tutaj gdzie mokrzej to włóka wchodzi troszeczkę. No ale dobrze, niech nam zrusza tą dal. Trawa będzie pobudzona do wzrostu. Z azotem czekam na razie na łąki. Czekamy na deszcz. I też czy niech ta temperatura w ciągu dnia dojdzie do 15 stopni. Wtedy się rozrzuci na te łąki. Też mówię, to zależy od deszczu, kiedy to będzie. Będą prognozowane. Dopiero właśnie opady koło 10 kwietnia nadają takie większe. Nie wiadomo, czy to się sprawdzi w ogóle. Czyli no nie mam co na razie tutaj rozsiewać azotu na łąki. Na łąki jedna dawka idzie jak co roku. Dużo tego azotu dostarczyłem z gnojowicą. No i ogólnie to troszeczkę będę musiał chyba zredukować dawkę na zboże, i że tak tam nieznacznie, może o te 10-20 kg azotu niż planowałem, bo chcę, żeby mi azotu starczyło na drugi pokos. Na trzeci już i tak nie starczy, na trzeci myślę, że się tak troszeczkę mniejszą dawkę, mniejszą dawką poleję na te łąki gnojowice. Nikt tam nie będzie saletry po 4 czy tam nawet po 6 tysięcy kupował. Dobrze, że się wzięło trochę z zapasem. My tam kupowaliśmy ją chyba 2800, 2600, coś takiego, jakoś to było w listopadzie. Też tam u nas jest zapas trawy. Jeszcze wam powiem, że ta pryzma duża z trawy, co był pierwszy, drugi pokos, gdzie było niecałe 100 przyczep, to jeszcze do maja, do pierwszego pokosu starczy. Dobrze by było to wypaść, żeby tam znowu plony z tego roku kłaść. Jeszcze tak, z trzeciego pokosu było prawie 40 przyczep. To też
na długi czas starszy. Był czwarty pokos Gorzowska. Część też sprzedałem. Ale tak, w tym roku, jeśli chodzi tutaj o użytki zielone, trochę wyoraliśmy, trochę nam odeszło. Chyba będzie bez Gorzowskiej, jeszcze Gorzowska pójdzie do likwidacji, będzie 32 hektary czy 33, czyli no 10 mniej będzie, ponad 10 nawet. Kurde, tak nie widać za bardzo dokąd tutaj było robione. Może trochę było puścił jeszcze, ale to nie ma co, i tak trochę ziemi dotyka przód. Tak mniej więcej widać, gdzie ta płoza szła na koniec. Więc w tym roku, mówię, trochę to nawożenie można ograniczyć, mimo tego, że jest mniej łąk. Też robiłem tutaj zdjęcie, bo będziemy na studia robić taki projekt, chyba tak to można powiedzieć. Prezentację muszę zrobić, 4 łąk zdjęcie na przedmiot łąkarstwo. I tam opisać, co tutaj było robione. I później zrobić zdjęcie przed koszeniem, przed pierwszym pokosem. Więc teraz jak bukuję, to wczesną wiosną te zdjęcia muszę pamiętać, żeby zrobić, żeby później specjalnie nie jechać samochody. Zobaczcie, jak się kurzy. Dobrze, że z tą gnojowicą też nie czekałem. Teraz troszkę cieplej, suszej. A dawka szła konkretna, to mogło troszeczkę zaszkodzić. A tak już tylko tutaj, o, skorupa została. Prawie wszystko pójdzie do włókowania. Tam co tylko tam torfowa jest działka, tam zostawię, tam też nie ma kretowisk, to się to odpuści. No tak, większość powłukuje. Na pewno to pójdzie tutaj na plus. Warto pielęgnować te użytki zielone, żebyśmy mieli jak najwyższej jakości później plon. Palić to, co on nam tutaj pali, 1300 obrotów, 15 na godzinę. Naraz tu było gdzieś spalanie. Średnie 8 na godzinę wychodzi, ale to za dużo. To pewnie policzyło nam z transportem. Zaraz, ja już tu jechałem przecież. No, tak średnio widać, gdzie. Żeby była nawigacja, to co innego. A kawałek się na zakład pójdzie, to nie zaszkodzi. Też na tym torfie to tam by pasowało to uwałować właśnie z wiosny, docisnąć tą ziemię jak najwięcej, żeby powietrza z niej usunąć. Ale no na razie nie ma co tam się pchać, kolejny robić, więc to się pewnie zrobi jak będzie sucho po pierwszym czy tam po drugim pokosie. Jeszcze 2 przejazdy. Tak, jeszcze później w to i z powrotem i lecimy dalej, także ja też już lecę i się żegnam.
dzięki za oglądanie. Na razie.